Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku jesteśmy w mojej sypialni. Zrobimy haul z Shane. Tak, Shane. Ciągle mnie poprawiacie, a w końcu nie wiem, jak to się wymawia. Zaczynamy. Jeśli mogę być z wami szczera, ja w ogóle nie robiła filmiku z Shane. Robię go tylko dlatego, że się klika. Tylko i wyłącznie dlatego. Szczerze mówiąc, nie jest to marka, w której bym się ubierała. Często się wkurzam, kiedy zamawiam 10 rzeczy i jedna jest, powiedzmy, jak cię mogę. Jeśli chodzi o jakość, to nigdy. Chociaż wam się na przykład miło coś nosi, to nigdy nie można powiedzieć, że to jest dobra jakość. Shane ma taką jakość trochę... shame. Shame. Tylko gra słów. Wszystko generalnie jest poliestrem, nawet jak się zdarzy bawełna, jest no... nie jest to, mówmy się, wysokiej jakości. Nie można, nie da się po prostu uszyć sukienki za stówkę, która jest premium, czy za 150. To i nawet chyba sobie zrobi jakąś tam wersję luxe. Szczerze, ja do tej chińszczyzny mam nastawienie raczej negatywne. Sama, tak, jestem zakupocholiczką i jednak postanowiłam trochę z tym walczyć i stawiać w swojej szafie na rzeczy dobrej jakości. Chociaż nie ukrywam, że uwielbiam też te nowinki i kupuję w Asosie. Asos też ma w swojej ofercie rzeczy, które są szyte w Chinach i często różnej jakości. Porównałabym jakościowo do Forever 21, czyli raczej Shein, a Boohoo, no tak, raczej postawiam na tą półkę. Często te ubrania są gorszej jakości niż w Primarku, ale nadrabiają, powiedzmy, fasonem albo wzorem, zazwyczaj wzorem, bo szyte są dosyć oszczędnie. Były rzeczy, z których byłam zadowolona, bo mi się bardzo podobały, jak na mnie leżą. Była to na przykład sukienka w grochy, którą widzieliście w poprzednim haulu z Shane. Dzisiaj będzie też jedna rzecz, która mnie pozytywnie zaskoczyła, ale biorąc pod uwagę, ile rzeczy do mnie przyszło i ile z nich określam jako ok, no... musimy powiedzieć to sobie wprost. To jest słabizna. W niskich cenach. I jeśli komuś się wydaje, że za stówę zostanie mu szyta prima sorcik sukienka z super tkaniny, to się z kimś na głowę zamienił. Ale cena jest fajna, pokażmy co dzisiaj mam. Zaczynajmy. Mam sukienkę, która na pierwszy rzut oka wygląda, ojeju, jeju, jakaż ona piękna i cudowna, ale to przez print. Znowu tutaj Shane zagrał printem, który oczywiście jest ładny. Co tu kryć? Dałabym tutaj pasek, wyglądałoby to całkiem nieźle. Z moją taką słabością są właśnie rękawy. Lubię takie. Lubię takie, lubię tą długość, lubię falbanki. Do czego się Zakrzewska przyczepi? Już mówi Zakrzewska, do czego się przyczepi. Nie wiem, czy widzicie, jak ja tutaj tak zbliżę, z jakiego poliestru to jest wykonane. Mi to nie przeszkadza, ja tam się jakoś nie pocę. Jestem jak świnka, nie pocę się. Dlatego mi te tkaniny, że tak powiem, nie dają żadnych cierpień, ale są osoby, które się źle czują w tego typu poliestrach. Jest to cienka sukienka. Zaraz pokażę jeszcze, jak ona wygląda pod spodem, żebyście się zorientowały, jak to wygląda. O. Jest taka cienka właśnie poliestrowa szmatka. Ale wygląda nieźle, wygląda nieźle, taka jest prawda. Czy wydałabym te pieniądze? Czy wydałabym te pieniądze, bym ją kupiła? Wiecie co, no, może nie na sukienkę taką, wiecie, na jakieś wielkie wyjścia. Kurczę, kłóci się to wszystko, bo ona jest ładna. Jest ładna.
ale ja przyczepię się do jakości. Z paskiem wydaje mi się, że mogę wyglądać fajnie. Ona się źle mi tutaj układa. Możliwe, że kwestia tego, że jednak mogła być jeszcze luźniejsza, chociaż nie wiem. To jest 4XL. Mam jeszcze sporo przestrzeni. Gdy podnoszę rękę, widzicie, wszystko się podnosi, więc może 5XL... Boże, 5XL może by się nie unosiła, z kolei mam wrażenie, że byłaby dla mnie tutaj za duża, więc no nie wiem. Nie wiem, czekam na wasze komentarze, co sądzicie o tej sukience. Zapina się tam z tyłu. Potrzebny jest niewolnik do zapięcia. Tak, tam z tyłu jest fotel z rzeczami z Shane. Shane. I lecimy po kolei. Tutaj właśnie zaskoczyłam się pozytywnie. Teraz powiem, co tutaj mam na sobie, ale nie górą. Bardziej dołem. Powiem tak, to jest poliester. Ale biorąc pod uwagę, ile miałam spódnic plisowanych, ta naprawdę ma objętość. I... zaskoczyła mnie pozytywnie. Ta spódnica naprawdę jest spoko. I chciałabym ją mocno skrytykować, albo coś, ale nie mogę. No i tu mamy tunikę. Wsadziłam ją tutaj do środka. Zaraz wam pokażę, jaka jest długa. No takie śmieszne coś. Coś takiego śmiesznego. Oczywiście 100% poliester. Ona jest długa. Zaraz wam pokażę. Ta krzaska się rozkręca. Pokażmy. Pokażmy, jaka to jest długa dla mnie. Gdybym była z 5 cm niższa, byłaby sukienką. No właśnie, dlatego schowałam do środka. Nie zamówiłam żadnych spodni, więc wam nie pokażę. No to was chyba zaskoczyłam, co? Dobra. Chyba już prawie cała wyciągnięta. To jest tunika do spodni i... nie wiem, co o nim myśleć. Też zamówiłam 4XL. O, widać tutaj rozkoszne kwiatki. Nie gryzie. Myślałam, że szczerze mówiąc specjalnie to zamówiłam. Specjalnie to zamówiłam, żeby powiedzieć, że gryzie jak cholera, ale niestety nie gryzie. Nie mogę tego powiedzieć, bo nie gryzie. Jest miła w dotyku. Jest to poliester. Tutaj ma elastyczny kołnierz. No nie wiem. Nie wiem, co o niej sądzić. Nie wiem, co o niej sądzicie. Oczywiście do spodni. Chociaż no, włożona w spódnicę nie wyglądała źle. Nie kupiłabym tego drugi raz, na pewno bym tego nie zamówiła. Aczkolwiek jak zwykle lubię rękawy. No i plus za to, że nie gryzie mimo wszystko. Mimo, że to jest poliester, to nie gryzie. No to mamy spódnicę z 4XL. Poliestrowa, właściwie mam wrażenie ortalionowa koronka. Nie mogłam jej doprasować za bardzo. Nie wiem, czy to ma mieć taki look, czy nie. Prasownicą parową próbowałam potraktować. Tak to się prezentuje. Nie jest to spódnica moich marzeń, aczkolwiek no może komuś się podobać. Na końcu jest ładne wykończenie, aczkolwiek no to nie są me gusta raczej. Więc... miałam być szczera, więc jestem. Spódnica jest z wyglądu spoko, naprawdę spoko. I no jedna z ładniejszych, jaką widziałam, więc nie tylko plisy mnie okazuje się zaskoczyły. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że będzie tak ładnie leżeć. To jest 4XL już dla mnie opór, jak widać. Co, z czego to jest? Straty, no. Pod spodem jest coś takiego, żeby było trochę milej, ale uprzedzam, że to nikt cholery nie oddycha. O, coś takiego. Ale nie oddycha. Dziewczyny, no nie wiem, czy to wam zapełni takie... kiedyś były dresy a la sauna, żeby wytapiać tłuszczyk, więc... że to zadziała tak samo, nie wiem, nie wiem. Może powinnam częściej nosić. Wygląda to spoko, no. Chciałam strasznie zbeształać tą spódnicę, no ale niestety za bardzo nie mogę się do niej przyczepić. Zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę i to, że jedna z polskich marek sprzedaje coś podobnego i z bardzo podobnego tworzywa. Fajne, raczej dla wyższej. No, co tu mogę więcej powiedzieć? Pozwolicie, że zakończenie nagram do lustra? Jestem sama, chyba domyślacie się dlaczego. Nie wiem, kiedy to wszystko wróci do normy. Chciałam tak podsumować ten odcinek. Czy polecam markę?
Nie wiem. Raczej nie. Czy kupiłabym coś z tego jeszcze raz? Rozważałabym spódnicę pisowaną i tą ceratową. Co dalej z rzeczami? Czy zwracam? Nie zwracam. Wszystkie rzeczy, które są czy prezentami, czy rzeczy ode mnie, tak jak na przykład sesje zdjęciowe, czy sukienki i inne prezenty, wysyłam moim patronkom. Robię losowania na mojej tajnej grupie i osoby, które wspierają ten kanał, mogą liczyć na moje wsparcie. Jeśli ktoś tworzy ze mną razem ewokrację, no to prezenty się należą. Słuchajcie, zachęcam do subskrypcji kanału, kliknijcie dzwoneczka, bo za tydzień tutaj poszę kolejny odcinek. Jestem ciekawa, co byście chcieli zobaczyć za tydzień, więc piszcie w komentarzach, a więcej o Patronite i prezentach ode mnie w opisie.